rywalizowali i pomagali za nami piąty bieg mikołajkowy w Radomiu. Klub Dobrego Filmu w Resursie Obywatelskiej ma już 10 lat. Świetne zakończenie jesieni, Radomiak wygrywa z Olimpią Grudziądz i jest liderem drugiej ligi. W niedzielę nad Zalewem na Borkach biegacze rywalizowali w piątym biegu mikołajkowym. Impreza była okazją nie tylko do wspólnych zmagań, ale również do pomocy potrzebującym osobom. Organizatorzy podzielili uczestników na kilka kategorii wiekowych. Od godziny 11 rywalizowały dzieci i młodzież. Na tej trasie biegam od 3 lat, więc trasa bardzo dobrze, obieganą tą trasę. Ogólnie jestem po chorobie, więc kolega z Kozienic, pokazując klasę, wygrał ze mną. Gratulacje dla niego. No, owszem, pogoda ciężka. Więc jak widać, nie tak zmarzły, że nie mogę nim ruszać. Spokojnie tam na początku. Dopiero końcówkę przyspieszyliśmy. O godzinie 13 rozpoczął się bieg główny. Biegacze mieli do pokonania 3 okrążenia wokół zalewu. I z każdym rokiem biega więcej dzieciaków. Biega większa grupa osób dorosłych. Ponad 300 osób startuje w biegu głównym. A to jednocześnie przekłada się i takie, podejrzewam, będą wyniki na efekty, ten wyraz finansowy naszej akcji. Troszkę się stresuję, ponieważ jest to mój debiut w takim biegu zorganizowanym. Do tej pory biegałam sama, w sumie to z psem, tak dla przyjemności. A dzisiaj postanowiłam przyjechać, wesprzeć Szlachetną Paczkę, tak? No i spróbować swoich sił w takim zorganizowanym biegu. Jako pierwszy linię mety przekroczył Kamil Walczyk, drugie miejsce zajął Łukasz Pochylski, a trzecie Karol Grabda. Wśród kobiet najlepsza okazała się Dominika Gapys. Zwieńczeniem imprezy był tradycyjny coroczny bieg Mikołajów. Bieg wspólny wszystkich tutaj obecnych na imprezie, czyli rodziców, dzieciaków biegających, kibiców, partnerów i biegaczy. Wspólny bieg Mikołajów, gdzie staramy się wszyscy razem pokazać, że ta impreza nas tutaj jednoczy. Przebieg z takim kameralnym biegu, bardzo wolnym tempem, dostosowanym do możliwości tych najwolniej biegających i to jest taki happy end naszej imprezy. Uczestnicy biegu chętnie wspierali też Stowarzyszenie Biegiem Radom w akcji Szlachetna Paczka. Czyli zbieramy środki, rzeczy, czyli żywność, różnego rodzaju odzież, pieniążki, wszystko to, co potrzebne dla rodziny, którą objęliśmy swoją opieką, dla której chcemy przygotować paczkę w ramach tejże akcji. Również podejmiemy się w ramach tej akcji, bo takie są potrzeby tej rodziny, wykonania pewnych prac remontowych. To jednak nie jedyna akcja charytatywna, która była prowadzona w niedzielne popołudnie. Organizatorzy zbierali też pieniądze dla chorego Franka. Wróciła się do nas rodzina tego chłopca o wsparcie, o umożliwienie przeprowadzenia akcji zbiórki pieniędzy na wykonanie bardzo drogiego zabiegu operacyjnego w Stanach Zjednoczonych. I również mamy taką umowę z tym państwem, że jeśli nam, jak to się mówi, co nieco zostanie z akcji Szlachetna Paczka, to również obdarujemy po części tą rodzinę, wesprzemy ją finansowo. Na zakończenie organizatorzy przygotowali specjalną licytację, na której można było kupić m.in. gadżety Marcina Gortata z autografem, książki z podpisem Wandy Panfil czy koszulki radomskich zespołów. W środę, 12 grudnia, Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska będzie świętować jubileusz Klubu Dobrego Filmu. Od samego początku jestem opiekunem KDF-u i to ja mam przyjemność organizować program i najczęściej wygłaszać prelekcje przed wieczornymi seansami, więc traktuję też trochę Klub Dobrego Filmu jako takie swoje przybrane, ale bardzo kochane dziecko. Cieszy mnie to, że przez te 10 lat nasze kino przetrwało. Z okazji jubileuszu wszyscy miłośnicy Klubu Dobrego Filmu mogą wybrać wspólnie najlepszy film dekady. Te 10 lat Klubu Dobrego Filmu to taki pierwszy czas, kiedy można spróbować poczynić pewne podsumowania. Ja spróbowałem zrobić to w ten sposób, że chciałbym, aby radomianie wspólnie, miłośnicy KDF-u, Resursy, wybrali najlepszy film dziesięciolecia, który był puszczany, był wyświetlany w Resursie. Na film można głosować internetowo albo tradycyjnie w siedzibie Resursy. Głosować można w sposób tradycyjny. Otóż każdy widz, który od 2 tygodni przychodzi do Klubu Dobrego Filmu, otrzymuje taką kartę do głosowania i w tej oto pięknej skrzynce znajdują się już głosy radomian. Można głosować również, drodzy Państwo, i to jest też bardziej popularne, myślę, i wygodne, można głosować internetowo. Na naszym portalu facebookowym jest ankieta, którą można wypełnić. Wyniki ankiety poznamy podczas jubileuszu.
W świetnym stylu tegoroczne zmagania zakończyli piłkarze Radomiaka Radom. Ekipa Dariusza Banasika pokonała w niedzielę przed własną publicznością Olimpię Grudziądz 4-2 i dzięki potknięciu innych drużyn zimę spędzi na fotelu lidera drugiej ligi. Gospodarze świetnie rozpoczęli ten mecz i już w czwartej minucie w polu karnym Olimpii sfaulowany został Dominik Sokół. Do jedenastki podszedł Leandro i pewnym strzałem pokonał Wojciecha Muzyka. Na kolejne bramki kibice musieli poczekać do drugiej połowy. W 55 minucie swoją debiutancką bramkę w barwach Radomiaka strzelił Sokół, a 10 minut później znów rzut karny na gola zamienił Leandro. Wydawało się, że Radomianom nic złego nie może się stać, ale Olimpia w końcówce ruszyła do ataku i strzeliła dwie bramki. Najpierw w 78 minucie trafił Przemysław Kita, a w 86 minucie Robert Ziętarski. W ostatnich minutach było nerwowo, ale w doliczonym czasie gry swojego trzeciego gola w tym meczu zdobył Leandro, który tym samym ustalił wynik tego pojedynku. Trudne spotkanie dla nas oczywiście, ze względu na i na przeciwnika, i na dzisiejszy stan boiska. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to, co graliśmy wcześniej, jeśli chodzi o grę w ataku, na pewno będzie zdecydowanie trudniej. I tak było. Ja tutaj mówię, co do samego wyniku, czy do samego meczu, nie chciałbym za dużo, bo widzieliśmy, że zrobiliśmy, właśnie mój zespół zrobił więcej błędów niż gospodarze. Dlatego 3 punkty zostają w Radomiu. Oczywiście gratuluję trenerowi za rewanż. Chcieliśmy oczywiście zdobyć punkty, nie udało się. W 2 meczu też jesteśmy zespołem słabszym. Bardzo dobrze znowu weszliśmy w mecz. Pierwsza sytuacja, żółta kartka, mogła być nawet i czerwona, potem rzut karny, potem gdzieś tam, można powiedzieć, też jakieś sytuacje stwarzane. No szkoda, że do szatni nie strzeliśmy bramki na 2-0, bo Dominik Sokół miał naprawdę bardzo dobrą sytuację. No i w mojej ocenie, no bardzo dobry początek drugiej połowy, bo praktycznie w ciągu 10-15 minut my stworzyliśmy sobie 6-7 takich sytuacji, które no aż dziwne, że nie wykorzystaliśmy. Także ten mecz już powinniśmy zamknąć już na początku drugiej połowy, no ale potem wynik 3-0 i wydawało się, że ten mecz mamy pod kontrolą. Natomiast no, dostajemy 2 bramki, jedną po stałym fragmencie z rzutu wolnego, drugą po aucie, no i z wyniku 3-0 robi się wynik 3-2 i trochę drżymy, tak? Natomiast ta bramka ostatnia, Leo, no też bardzo ważna, bo pomimo, że mamy tutaj sporą przewagę nad naszym przeciwnikiem, to ta bramka daje nam jeszcze większą przewagę, bo w tym meczu jesteśmy jakby lepsi. Bardzo się cieszę z tego powodu, że strzeliłem w końcu tą bramkę po tylu meczach, który trener dawał mi szansę, ale mi się wydaje, że teraz zacznę więcej grać i więcej strzelać. Czekałem, nie mogłem się wstrzelić tą pierwszą bramkę, ale jak to mówią, jak się wstrzeli, to się idzie. Radomiak wykorzystał potknięcie Widzewa Łódź, który zaledwie zremisował na własnym boisku ze Stalą Stalowa Wola i awansował na pozycję lidera drugiej ligi. Trzeba jednak pamiętać, że Beniaminek z Łodzi ma jeden mecz zaległy, który prawdopodobnie zostanie rozegrany wiosną. Zieloni po 21 kolejce mają na swoim koncie 41 punktów. Przez całą rundę jesienną bardzo ciężko trenowaliśmy i nie odpuszczaliśmy żadnego treningu, więc to jest właśnie ten efekt ciężkiej pracy, że zajęliśmy pierwsze miejsce na rundę jesienną. A cel na drugą rundę będzie taki, żeby utrzymać tego lidera i jeszcze bardziej trenować. Szkoda, że ten sezon się dla nas kończy, bo dosyć mecz jesteśmy bez porażki, wygrywamy gdzieś tam, czasami remisujemy w meczach, w których jesteśmy lepsi i naprawdę końcówka ligi jest naprawdę bardzo dobra. Szkoda, że się ten sezon, ta runda się kończy. No bo jesteśmy naprawdę w dobrej dyspozycji i to dzisiaj też było widać na boisku. Piłkarze Radomiaka kolejny ligowy mecz rozegrają w pierwszy weekend marca. Na wyjeździe zespół Dariusza Banasika zagra z Olimpią Elbląg. Tydzień później Zieloni rozegrają pierwszy domowy mecz w 2019 roku. Ich rywalem będzie Rozwój Katowice. Wave System. Taki tytuł nosi wystawa, która została otwarta w środę w Galerii System. Podczas ekspozycji zostały zaprezentowane dzieła, które stanowią próbę wizualizacji m.in. fal radiowych. Staram się po prostu przekazać to, co ja widzę i czuję. Czuję te fale radiowe. Chciałbym jakby po prostu pokazać je w formie takiej plastycznej.
atrakcyjnej, fajnej. Zdaniem autora wystawy, Marcina Nogi, zaprezentowane dzieła odznaczają się nie tylko estetycznymi walorami, ale także ich użytecznym zastosowaniem. Już nawet usłyszałem tutaj właśnie, że ja bym takie coś chciała w łazience widzieć w formie płytki, no czyli no, widać, że w takim razie ta moja forma jest jakby odbierana pozytywnie, no to mnie oprócz, nie tylko jakby samo artystycznie jako takim, ale użytecznie artystycznie, to chyba najważniejsza jest. Wystawa to również okazja, by bliżej przyjrzeć się nowej tendencji w sztuce, o której wspomina Aleksander Olszewski. Jest to w tej chwili bardzo aktualna jak gdyby tendencja w sztuce europejskiej, światowej. Możemy obserwować to na terenie Polski, gdzie odbywają się prezentacje na przykład rejestracji szumu miasta, gdzie artysta ustawia mikrofony, rejestruje dźwięk na danym skrzyżowaniu i potem ten dźwięk przekształca na obraz. Ponadto ważnym elementem dla autora ekspozycji jest próba dotarcia do głębi dźwięku, co przyczyniło się do nowatorskiego odkrycia. Przecież nie tylko szumy są w mieście, ale również komórki, które grzeją się, prawda, między tymi, którzy się kochają, którzy się nienawidzą, którzy przekazują informacje. I tak, i tutaj Marcin Noga zrobił swoje pole takie badawcze i przekazuje szumy czy dźwięki komórkowe. I to jest jego jak gdyby indywidualne odkrycie. Wystawa Wave System jest artystycznym debiutem Marcina Nogi. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Na program zaprasza sponsor Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoleka. www.autolekar.pl. Na prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom. We wtorek w Radomiu pochmurnie. Możliwe także opady deszczu. Na termometrach 8 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. W środę na zmianę słońce i chmury. Synoptycy zapowiadają opady deszczu ze śniegiem. Ciśnienie wzrośnie do 1029 hektopaskali. W czwartek podobna aura, ale już bez opadów deszczu. Termometry wskażą 3 stopnie. Na barometrach 1021 hektopaskali.